września 2014 roku trwają wielkie uroczystości Dni Seniora. Wrocław obchodzi je hucznie już 10 dzień. Od 19 września do końca miesiąca każdego dnia odbywają się tańce w całym mieście. Za chwilę tutaj wystąpią kabarety ze stowarzyszeń seniorów z całego miasta i spoza Wrocławia. Będą tutaj piękne uroczystości do końca tego miesiąca. Dziękuję bardzo. Piękny park Hanki Sawickiej, przylegający do pięknego pałacu teatru Lalek we Wrocławiu. Pierwszego senioralnego przeglądu małych form teatralnych i kabaretów. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy w tak pięknej scenerii przed Państwem. Co prawda nie wiem, czy wszyscy nas będą słyszeli, no ale to już niestety taka lokalizacja i tak piękna lokalizacja ma swoje też utrudnienia. Może ja pozwolę sobie przytoczyć taki mały cytat z regulaminu, który wprowadzi nas wszystkich w te niuanse tego przeglądu. Senioralny przegląd małych form teatralnych i kabaretów zaplanowany przez organizatorów jest jako przedsięwzięcie cykliczne, podsumowujące całoroczną atmosferę twórczości teatralną, teatralnej środowisk senioralnych miasta Wrocławia i całego regionu Dolnego Śląska. Podstawowym i nadrzędnym celem przeglądu jest promocja teatralnej twórczości seniorów, w tym różnych form jej artystycznego wyrazu. Dodatkową korzyścią, którą osiągną z tego wydarzenia jej uczestnicy, to łagodna konfrontacja umiejętności, wrażliwości artystycznej, form i stylu podania tekstu oraz kultury scenicznej. Przegląd poprzez zapewnienie mu odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej wzmacnia prestiż całego środowiska twórców i artystów seniorów oraz niewątpliwie popularyzuje aktywność artystyczną na mapie kulturalnej naszego miasta i regionu. Może się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Strecker i jestem wiceprezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Jestem jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Oczywiście nie udałoby nam się nigdy, gdyby nie Wrocławskie Centrum Seniora, które generalnie jest koordynatorem wszystkich przedsięwzięć odbywających się w tym czasie na terenie miasta. A święto trwa ponad 2 tygodnie. To możecie sobie Państwo wyobrazić, ile tych przedsięwzięć jest, co najmniej kilka dziennie. W każdym razie Wrocławskie Centrum Seniora jest koordynatorem, a organizatorami jest, tak jak powiedziałem, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Teatr Lalek, gdzie gościmy, oraz Centrum Kultury Bakara, gdzie odbywały się eliminacje do dzisiejszej gali. Z komisją oceniającą, która kwalifikowała zespoły, grupy teatralne, tworzą doskonałe osoby z dużym doświadczeniem, nie tylko artystycznym, ale jeszcze jako animatorzy kultury, także znają się na rzeczy. I podam skład. Pani Ewa Wolniewicz, dyrektor Telewizji Polskiej Oddział Wrocław. Pani Grażyna Mosur, reprezentująca gospodarza i współorganizatora przeglądu, dyrektor Centrum Kultury Agora. Oraz pan Henryk Litke, dyrektor artystyczny przeglądu i przewodniczący zespołu jurorskiego. Ja może poproszę kolegę Henryka Litkę o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. Tam gdzie tak, ja tutaj mam przed sobą protokół, który został sporządzony po odbyciu pierwszego etapu, czyli etapu, który się odbył w CK Agora. I brzmi on następująco. Trzeci Wrocławski Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych Senior Art 2014, dnia 22 września 2014 na posiedzeniu Zespołu Jurorskiego Trzeciego Wrocławskiego Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych w składzie pani Ewa Wolniewicz-Dzielili, dyrektor TVP oddział Wrocław, pani Grażyna Mosur, reprezentująca gospodarza i współorganizatora przeglądu, dyrektor Centrum Kultury Agora, i Henryk Litke, dyrektor artystyczny przeglądu, przewodniczący zespołu jurorskiego. Jury stwierdza, że poziom tegorocznego przeglądu był wyższy niż w roku ubiegłym. Prezentowany przez uczestników poziom był też bardzo wyrównany, a co za tym idzie, wybór trudny, który zapewne wzbudzać będzie wiele kontrowersji.
Prowadzona niezależna punktacja przez każdego jurora pozwoliła po sumowaniu ustalić końcową punktację. I ta punktacja dała, że tak powiem, asumpt do występów dzisiejszych tutaj finałów. Jury po ocenie zaprezentowanych utworów postanowiło wyróżnić kabaret nie tylko starszych pań PKP ZO we Wrocławiu, Teatr Bakara, Klub Seniora Bakara przy Fundacji Fala działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec z Wrocławia, kabaret Bella Mafia działający przy Karkonoskim Uniwersytecie III wieku z Jeleniej Góry, Teatr Piosenki Światowid działający przy Ośrodku Działań Twórczych Światowid we Wrocławiu. Wszystkie przyznane wyróżnienia są równorzędne. Dziękuję Państwu. To tyle co do protokołu, a teraz będą występy właśnie tych wyróżnionych zespołów, na które Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, bo później być może już nie będzie takiego momentu, chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego przeglądu, przede wszystkim wolontariuszy. Państwo ich tak nie widzicie na co dzień, chociaż dzisiaj akurat są w bardzo zmniejszonym składzie, natomiast w poprzednich dniach byli bardzo licznie reprezentowani i naprawdę robili to z czystym zawodowstwem. Także dziękuję serdecznie kierownictwu oczywiście tutaj Teatru Lalek i jego dyrektorowi Januszowi Jaśnickiemu. Ja myślę, że tak. Podziękujemy też zespołom, które uczestniczyły, ale niestety się tak jakby nie zakwalifikowały. To nie dlatego, że były gorsze. Po prostu nie mieliśmy możliwości wyróżnić więcej ze względu chociażby na czas. I żeby ci ludzie się nie zrażali czasem, bo robią piękną robotę, naprawdę ciężką pracę. Zresztą owoce tej pracy widać naprawdę bardzo często i bardzo szeroko. Nie tylko w ich środowiskach, ale w ogóle we Wrocławiu. Więc ja mam taką prośbę. Wyczytam te zespoły, które poproszę tutaj na scenę przedstawicieli tych zespołów. Wręczymy podziękowania i zaczniemy już galę powrót naszego harmonogramu. Naturalny kolejarz. Jest pan. Przedstawi, a ja podam podziękowania. Nazywam się Eugeniusz Drwal. No, jestem szefem kabaretu drugi, który powstał na bazie wcześniej istniejącego kabaretu u Sławy. No niestety pani Sława odeszła od nas. Dużo osób przyszło nowych i w związku z tym zmieniła się nazwa kabaretu. Tytułem Kabaret Drugi. Dziękujemy serdecznie i bardzo proszę o brawa. Bardzo, bardzo ładny w ogóle spektakl dali, ale myślę, że w przyszłym roku spotkamy się już na dłużej. Dziękuję serdecznie. W imieniu organizatorów na pana ręce indywidualnie dla każdej osoby reprezentującej. Dziękuję bardzo. Pomocy społecznej składam również serdeczne podziękowania organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzili bardzo cenną sprawę właśnie dla nas, seniorów. Dziękuję. To w takim razie pozwólcie Państwo, że przejdę do prezentacji poszczególnych zespołów, już które będą się z kolei przed Państwem prezentować. Kabaret nie tylko starszych pań. Powstał w marcu tego roku w oparciu o środowisko związane z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego we Wrocławiu. Jak na razie zespół tworzy 6 pań i 1 pan. Wszystkich zainspirowały teksty pani Izabeli Król, a jej prezentowany dzisiaj poczet wiedźm polskich zaskoczył wszystkich głęboką wnikliwością i znajomością meandrów naszych charakterów.
Miłe panie i panowie, jak wiadomo, śmiech to zdrowie. Przybyliśmy was rozbawić, może w lepszy nastrój wprawić. Opowiemy o krainie, która z miejsc magicznych słynie. Wieści o niej są nam bliskie, bo to góry świętokrzyskie. Ich krajobraz, śnieżne szczyty, z lysą górą w głąb spowity, jakby lekką pajęczyną, strzępki której zwolna płyną. Całe góry w swej urodzie zachwycają przy pogodzie. Zbocza strome i spadziste, gołoboże kamieniste, zalesione górskie stoki, iskrzące się potoki. Lecz aura wciąż się zmienia, jest to wszak do przewidzenia, że znikają zamazane za deszczowym parawanem. Gdy nasila wiatr podmuchy, suną chmury jak poduchy, przemieszczają się i głębią, i wirują ciemną głębią. Wtedy świat się staje mglisty, wiatr przechodzi w porywisty, z hukiem leci nad urwiskiem, pył i kurze niesie spiskiem. A na niebie błyski, grzmoty przetaczają się z kurkotem. Coś słychać w oddaleniu, jęki, stęki, zawodzenia. Pod zamglonym wciąż księżycem przelatują czarownice. W łysej gór uroczyskach, w ciemnych grotach ich siedliska. Wieści głoszą, że te stwory, czarownice i ubiory, gdy księżyca sierp rogaty odprawiają tam sabaty. Na swych zlotach wiedźmy, strzygi, czarcie pląsy i podrygi wyczyniają wirze tańca. W dziwnych skokach, polamańcach, gdy nastaje schylek nocy, tracą resztki czarci mocy. I składając górą sklony, ulatują we wszechstrony. Rozpraszają się po świecie, aby każdej dać kobiecie część swych czarów, pakiet mały, by z nich również skorzystały. Dzisiaj każdy z panów wie to, jakie życie jest kobietą, która z wdziękiem serce kruszy, a jest wiedźmą w głębi duszy. Wiedźmy, prócz czarownic, wszak to wiecie, że i wiedźmy są na świecie. Dziś czy jutro, moje panie, każda z nas się wiedźmą stanie. W bajkach wiedźma to stwór stary, urok rzuca, no i czary. Ziółka zbiera, suszy, waży, potem chętnych nimi darzy. Wiedźmy znają się na ziołach, choć się nie uczyły w szkołach. Po swych babkach i po dziadach wiedzę każda z nich posiada. To, że strach w nas wiedźma budzi, jest przyczyną słów złych ludzi. Za ujemne o nich sądy, winne stare są przesądy. Wiedźmy swą magiczną mocą chętnie służą nam pomocą. Zdrowie nasze mają w pieczy i choroby umią leczyć. Grypę, kaszel, ciężką chrypkę, niestrawność i wysypkę, i ból głowy, i ból brzucha, i przepędzić złego ducha. Ale głównym wiedźm zajęciem jest miłości dać zaklęcie wszystkim, co je potrzebują, w samotności źle się czują. Poczet wiedźm jest nawet spory. Część poznałam do tej pory, więc pozwólcie ku zabawie, że te wiedźmy wam przedstawię. Pierwsza wiedźma, którą poznasz, młoda, niby więc niegroźna. Choć niedawno była dzieckiem, już w niej mocy tkwią zdradzieckie. Wiedźma początkująca. Jestem wiedźma bardzo młoda. Mym atutem jest uroda. Za mąż ja nie wyjdę prędko, bom na razie jest studentką. Lecz tak nieraz marzę skrycie, aby lepiej poznać życie. Bo to już najwyższa pora, by jak inne mieć sponsora. Mam nie tylko buzię ładną, kij bić smukłą, nóżkę zgrabną. Jestem także wykształcona, dobrych manier wyuczona. Ubrać się wytwornie umiem, modne trendy też rozumiem. Słodką minkę zawsze miewam,
pięknie tańczę, gram i śpiewam. Znam miłości też arkana, umiejętność ta mi dana od wiedźm radą, co służyły. Kunszt miłości mi wpoiły. Życie w biedzie mnie nie nęci i na pracę nie mam chęci. Tak bym chciała być kochana, zamożnego poznać pana. Gdy mi kupi garsonierę, swym uczuciem go obdzielę. Jest to wiedźma, co jej ciasno. Chciałaby mieć przestrzeń własną. Turystyczne ma ciągoty. Pasją jej są samoloty. Wiedźma turystyczna. Jestem wiedźma latająca, po przestrzeniach szybująca. Lecz ja latam, ale z lotem, nowoczesnym samolotem. Bo ja jestem biznes dama i prowadzę firmę sama. A że mam interes duży, często muszę być w podróży. Wciąż brak czasu mi doskwiera, nie mam w życiu więc partnera. Za to nieraz mam okazję, gdy daleką zwiedzam Azję, Amerykę, Europę, by rozglądać się za chłopem. I najczęściej w biznes klasie szukam pana, co przy kasie. Ten, co dużo ma w portfelu, to rozpiera się w fotelu. Pewna siebie jego mina, od do przodu brzuch wypina. Laptop trzyma na kolanach. Ja uwiodę tego pana. Dla mnie to jest żadna sztuka, bo on nowych wrażeń szuka. Zaspokoją jego gusty, portfel mu zostawię pusty. Wśród wiedźm bywa dobroczynna, co uważa, że powinna służyć ludziom swą pomocą, a ci za to na nią psioczą. Wiedźma dobroczynna. Ten wiedźma dobre serce, ale żyję w oniwierce. Nie wiem, wina to jest czyja, że mnie każdy człek omija. Niczego się nie domagam, lecz gdzie mogę, tam pomagam. Ale wbrew mym dobrym chęciom, wciąż spotykam się z niechęcią. By nieść pomoc, nie z fantazji, szukam ciągle gdzieś okazji. I gdy taka się nadarzy, iść z ratunkiem mi się marzy. Na przystanku, gdy raz stałam, to przypadkiem usłyszałam, że za miastem są ogrody, w nich bezdomni, bez wygody. Po altankach zamieszkują, z zimna łódką się ratują. Każdy z nich od ludzi stroni, lecz ja znałam drogę do nich. Poszłam, radzę, są schroniska, u Alberta, u Franciszka. Tam wykąpią was, nakarmią, nocleg także dadzą darmo. Zimę u nich można spędzić, oni na to przestań ględzić. Idź swą drogą, wiedźmo stara, od naszego życia wara. Jakie licho ciebie nosi? Nikt o radę cię nie prosi. Choć nam żyje się tu z trudem, mamy za to co dzień wódę. Tu możemy sobie golnąć, u Alberta pić nie wolno. Z dobrych chęci wyszły klęski. Tak niewdzięczny jest ród męski. Mogę wiedźmą być uczynną, ale nigdy dobroczynną. Wiedźma, która ludziom wierzy, bo ich swoją miarą mierzy. Chociaż ma doświadczeń wiele, nie wie, kto jej przyjacielem. Wiedźma łatwowierna. Jestem wiedźma łatwowierna. Gubi ufność mnie niezmierna, gdyż za często ludziom wierzę. Nieprzychylnym powiem szczerze. Zrozumiałam wielokrotnie, że zawiodłam się sromotnie, dzieląc swymi się troskami życzliwymi osobami. Bo na przykład, gdy z sąsiadką przyjaźń się rozwija gładko, nagle smutek mnie to wprawia, wieść, że ona mnie obmawia. Że mnie jest byle jak ubrana, w domu chodzę rozczochrana, że za gruba jestem w biodrach, a sąsiada tą uwiodła. Albo poznam panie w klubie i niejedną z nich polubię. Wnet się od nich dowiaduję, że mnie któraś obgaduje. Niby wie z pewnego źródła, żem 30 kilo schudła. Teraz jestem jak pokraka. Może nawet mam i raka. Po kim mam wysoką rękę? Moje wiersze są ściągnięte. Często jestem za granicą, a to
nie zliczę. Wydawała mi się miła, więc się chętnie jej zwierzyłam. Przekazałam coś w sekrecie, ta rozniosła to po świecie. Tajemnicy dała słowo, lecz dodała to i owo. Przekręciła na swój sposób, bo w zło wierzy wiele osób. A z panami jest podobnie. Wierzyć im jest nieroztropnie. Niby wierność obiecują, zwykle jej nie dotrzymują. Zaufałam, nie wiem czemu, raz mężczyźnie przystojnemu. Lecz się ufność ulotniła, gdy go z inną zobaczyła. Targa wiatr przelotny, tak i w afekt też ulotny. Spotkać wiedźmę też się zdarza chudym ciałem, co przeraża. Ona niechęć ma do jadła, w anoreksji sidłem wpadła. Wiedźma anorektyczna. Jestem wiedźma chuda tyka i figurę mam patyka. Przez dzisiejszą dziwną modę piję tylko samą wodę. Kto wymyślił, ja nie zgadnę, że co chude ma być ładne. Więc za innych ja przykładem też się stałam niedojadem. A mój chłopak wciąż się złości, że mu trzeszczą moje kości. Gdy mnie tuli, skutek taki, że na ciele ma siniaki. Gdy go czule obejmuję, piszczelami w bok go kuję. Kiedy miałam trochę ciała, miłość przy mnie go trzymała. Teraz chudość moja go brzydzi, że się mnie przy ludziach wstydzi. Mogą myśleć, że mnie głodzi, więc litości ze mną chodzi. I raz do mnie tak powiada, musi być gdzieś na to rada. Z racji wiedźmy swego bytu, nabądź ziółek apetytu. I niech czarów twoich siła coś uczyni, byś przytyła. Pięknaś była, kiedyś miała tu i ówdzie więcej ciała. Nie chcę chodzić z kościotrupem i oglądać cię przez lupę. Wśród wiedź trafi się tłuszczocha. Ta największą ma radochę, gdy jedzenia stół bez granic. Nie oddałaby go za nic. Wiedźma Łakomczucha. Jestem wiedźma Łakomczucha. Tęga ze mnie jest dziewucha. Choć mam wszędzie nadmiar sadła, to bym tylko ciągle jadła. Jem od rana do wieczora, by jeść każda dobra pora. I gdy tylko rano wstaję, to już zjadam tuzin jajek. Kilo szynki, kilo sera. Ja to wszystko w mig pożeram. Gęste zupy i pierogi, moc kartofli, świńskie nogi. Makarony, kasze, kluchy, knedle, pyzy i racuchy. I świeżego chleba wiele, i budynie, i kisiele. Przez to moje obiadanie utrudnione mam kochanie. Nie pomogą wiedźmy cuda, nazbyt grube moje uda. Choćbym chętna bardzo była, na nic da się męska siła. Bo dostępu do mej cnoty bronią tłuszczu wielkie gnioty. To jest za łakomstwo kara, że nie dla mnie barabara. Choć mi wiedźmie czary dana, zawsze cnotką pozostanę. Wśród wiedźm licznych dookoła weselisz się też nie zdołasz. Jej pesymizm górę bierze, smutek ma w swym charakterze. Wiedźma pesymistyczna. Jestem wiedźmą pesymistką. Sama siebie cenię nisko. Ludziom daję dobre rady, sobie widzę same wady. Życie nie jest dla mnie rajem, bo nic mi się nie udaje. Ledwo z łóżka wstaję z rana, ból dokucza mi kolana. Myślę sobie, jestem chora, będzie boleć do wieczora. I choć ból po chwili mija, nie mam już spokoju nijak. Tylko myślę, co dziś będzie, gdzie zaboli, gdzie zaswędzi. Co też złego mnie znów spotka, pewno znów nie wygram w lotka.
gdy zakupów dzień wypada, strach ogromny mnie napada. Wyjdę z domu, to okradną. Będę w sklepie, to napadną. Lub poślizgnę się na dworze, złamię nogę, rękę może. Gdy pojadę autobusem, to zarażę się wirusem. Grypę złapię lub anginkę, katar, kaszel albo świnkę. Auto może mnie potrącić, mogę zemdleć lub zabłądzić. Kawał muru na mnie zleci, robak mi do oka wleci. Może też być coś gorszego, iż się natknę na byłego. Wiedźma ufać nie ma komu, dla mnie lepiej zostać w domu. Każda wiedźma jest kobietą, brak urody dla niej nie to. W kosmetyki wierzy cuda, a nóż piękną stać się uda. Wiedźma kosmetyczna. Jestem wiedźma kosmetyczna, zawsze chcę być młoda, śliczna. Lecz latek mam już sporo, kosmetyki mą podporą. Mam w łazience pełne półki, maści, kremy i ampułki, i balsamy, i maseczki, gąbki, płatki i chusteczki. Pełne kremów mam słoiki, do peelingów specyfiki, a do włosów lepkie żele. Mam tu tego aż za wiele, lecz mi ciągle jest ich mało, żeby chociaż coś to dało. Gdy jest efekt, to zbyt krótki. Takie są to wieku skutki. Mąż już sypiać ze mną nie chce, bo mu pachnę jakąś chemią. I me wdzięki go nie nęcą, w nosie mu te kremy kręcą. A oglądać to mu zbrzydło na mej twarzy smarowidło. Tusz na oczach rozmazany, balsam w ciało wciąż wcierany. Często gniecie go na brzuchu, kolczyk w pępku zamiast w uchu. A że wzgórek depiluje, w czułe miejsca jego kłuje. Więc zezłościć mu się zdarzy, zetrzyj maski ze swej twarzy. Gdy nie zmyjesz tego zaraz, pójdę znów spać na taras. Dla mężczyzny rzecz tragiczna, gdy mu żona pedantyczna o sprzątanie głowę suszy, gdy on leniem w głębi duszy. Wiedźma pedantyczna. Jestem wiedźmą pedantyczną, dbać o czystość mą wytyczną. Teza, diabeł tkwi w szczegółach, tu pasuje mi jak ulał. Bo ja staram się szczególnie, żeby w domu mieć przytulnie. O rzecz każdą jestem dbała, aby stałe miejsce miała. I gdzie raz coś postawione, nigdy nie ma być zmienione. Chociaż mam drobiazgów dużo, nigdzie nie ma śladu kurzu. Ręce sobie przez to niszczę, że wciąż piorę, zmywam, czyszczę. Kuchnię mam sterylną, białą, bo ją co dzień myję całą. Sztućce, garnki i patelnie błyszczą się nieskazitelnie. Czyste zawsze są talerze, nikt do ręki ich nie bierze, bo ja czasu nie marnuję, w domu nigdy nie gotuję. Gwoli mej o dom dbałości nie zapraszam nigdy gości. Bo gość butów zdjąć nie zechce, piękny dywan mi zadepce, kurz naniesie z brudnych schodów, albo resztki psich odchodów. Coś tu strzepnie, tu potrąci, może potłuc albo strącić. Wprawdzie mam mieszkanie schludne, lecz me życie jakieś nudne. Długo żyję już samotnie, bo mąż odszedł bezpowrotnie. On odchodząc rzekł mi w złości, że ja nie mam czystości, mój pedantyzm but w nim wiedź. Nowych ciągle marzę, obojętnie ile wydam, wciąż kupuję, nóż się przyda. Mam w łazience już 3 pralki, 4 białe umywalki, w kuchni 2 kuchenki nowe, elektryczne i gazowe, 3 roboty, 2 miksery i żelazek coś ze 4. Tylko 3 telewizory, rolki, tapet, różne wzory, że nie wspomnę o dywanach, co ich leży 6 przy ścianach. W szafach także pełno ciuchów, bluzek, sukien i fartuchów, spodni, spódnic, kamizelek i par butów aż za wiele. A w spiżarce aż się roi, puszek pełno w niej i słoi. To i owo coś z żywności, po terminie przydatności. Z
wzrok już tego nie ogarnie, jak zmieniłam dom w graciarnię. Niepotrzebnych rzeczy góry, a mąż robi awantury. Każe oddać do schroniska, aby wywieźć na śmietnisko. I ma rację, bo to przecie nieprzydatne już rupiecie. Aż wróciłam kiedyś z pracy, dom wygląda mi inaczej. Naraz dziwnie się odmienił. Wszędzie pełno jest przestrzeni. Wszak normalnie było z rana. Pytam męża, skąd ta zmiana? On mi na to. Dwaj cyganie przyszli prosić o ubranie. Więc wskazałem brać im wszystko na cygańskie koczowisko. Była wiedźma i stateczna, a jej mądrość tak skuteczna, że gdy w domu ją stosuje, to mąż przed nią respekt czuje. Wiedźma stateczna. Jestem wiedźmą w średnim wieku. Tylnej mocy strzeż się człowieku, bo mam takie doświadczenie, że każdego popasuję. Bo czarami ja to sprawię, że go woli swej pozbawię. Na nic zdadzą mu się wieńki. Będzie grzecznie jadł mi z ręki. Bo mężczyźni, wielkie pany, każdy z nich tak wychowany, że w swej pysze mylnie sądzi, iż w swym domu to on rządzi. Z błędu go nie wyprowadzam, nawet często z tym przesadzam. Choć się przy tym kłamstwem kalam, jego mądrość mu zachwalam. Dobry wygląd, męskość, siłę, tak mu prawił słówka mi. Pilnie słucham, gdy mi powie, jaką on ma wiedzę w głowie. I jak tego oczekuje, na wszystko mu potakuje. Na to, by mu rację przyznać, łasy każdy jest mężczyzna. W łóżku, kiedy on gotowy, mówię, że jest wyjątkowy. Zasługuje być noblistą, bo w miłości jest artystą. Choć mam całkiem inne zdanie, to mu robię mu zgublanie. Widząc jego błogą minę, wokół palca go owinę. A on wówczas z własnej woli rządzić sobą mi pozwoli. I tak we dni, jak i w nocy, będzie w moim czarcie nocy. Wiedźma, której życia celem, mawia w sobie chorób wiele. Choć jej zdrowie dopisuje, wszędzie głosi, że choruje. Wiedźma hipochondryczna. Jestem wiedźma chorująca, stękająca, cierpiąca. Chętnie się każdemu żalę, że dolega mi coś stale. Takie we mnie tkną obawy, że ja chorób mam objawy. Obserwują siebie całą, czy nie zmienia mi się ciało. Ledwo krostkę gdzieś spostrzegam, a już do lekarza biegam. Czy to odra, czy półpasiec, czy złapałam ospę na się? Kiedy zima chłodem mrozi, przeziębienie ludziom grozi i gdy grypa atakuje, wówczas pierwsza ja choruję. Kaszlę i coś w gardle drapię, wnet anginę pewnie złapię. Nos wyciera ktoś i kicha, i wzdycha, to ja jutro będę kichać. Skarży mi się koleżanka, że artretyzm ma w kolankach. Choć się leczy, brak poprawy, a mnie również bolą stawy. Inna mówi z łzawym wzrokiem, że ciśnienie ma wysokie. Choć współczuję tej niewieście, to ja pewnie mam ze 200. Od sąsiadki słyszę nowej gadki o jej rwie kulszowej. Że ją boli i nie kłamie, wiem, bo mnie też w krzyżu łamie. Sąsiad ponoć ma gruźlicę, to ja dni do końca liczę, bo zarażę się i umrę. Niech szykują bliscy trumnę. Lekceważą mnie lekarze, kiedy się im na coś skarżę. Przekonują mnie bez przerwy, że to tylko zwykłe nerwy. Nie ukryję tego dłużej, hipochondrię mam w naturze. Nikt nie wierzy w me cierpienia. Zwą mnie chorą z urojenia.
Dziękujemy, drodzy goście, coście dzisiaj nas słuchali. Przyznajemy się najprościej, żeśmy sobie żartowali. Jako wiedźmy, nasze panie, ich kaprysy i przywary zasługują na kochanie, bo wdzięk mają te ich czary. Ich uroki to nie żarty, bo uwodzą kobiecością. Za ich urok nieodparty, czulą daśmy je miłość. Koleżanka Ania, koleżanka Jasia, Grażynka, Ania, koleżanka Ela, Iza i kolega Zbyszek. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, że organizatorzy przyznali takie wyróżnienie specjalne za teksty, bo wszystko to, o czym panie mówiły i pan, to jest autorstwa tej pani, Izabela Król. Dziękuję serdecznie. Zespół prezentując scenki z życia wzięte. Grupa powstała w 2010 roku i pracuje pod okiem doświadczonej animatorki kultury pani Eleonory Maras. Grają sztuki popularnych w naszym kraju twórców scenicznych, ale też mają własne marzenia. To tytuł z jednej z ich własnych inscenizacji. Przed państwem Teatr Bakara. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić państwu dwóch Polaków. Występują Sandwicz i Skoczwiski. A ja pana. Co? Dokumenty. Legitymacja. Czy pan wie, kto ja jestem? A czy pan wiesz, z kim masz zaszczyt? Nie wiem, ale sądząc z pańskiego plugawego wyglądu, przypuszczam, że nie słyszał pan nawet o Heraklicie z Efezu. Nie, mam w Efezie pańskiego Heraklita. Precz Heraklitem z Efezu. Co? Niech żyje Heraklit z Efezu. Jak? Czy pana boli? O tak, cierpię.
cierpię i ja cierpimy. A znowu na jednej mapie nas nie było. Niemożliwe. Znowu intrygi. Przeklęta Europa. Ma pan lusterko? Przydałby się jakiś gorący kompres. Ma pan może kuchenkę elektryczną? Mam. Ale kontakt zepsuty. Był to pewnie pański jedyny kontakt z rzeczywistością. To nie pański interes. A kuchenki też nie ma. Zgubili. Kto zgubił? Nie wiem. O, zgubili koniec. Od kuchenki został mi się tylko sznur. Ostał ci się ino sznur. Jedna osoba dłubie w nosie, jedna osoba nic nie robi. Pociąg staje na stacji, drzwi się rozsuwają, do przedziału wchodzi dziewiąta osoba. Dzisiaj demokracja. Kobiety mogą stać.
Równość w narodzie. Demokracja? A, masz pan swoją demokrację. Idź pan zobaczyć ustęp. Wienie, jak Boga kocham. O co chodzi, Teluta? Idź pan zobaczyć ten ustęp. Mówię panu, będzie pan miał demokrację. Co pan chce przez to udowodnić? Ostatnia pani wsiadła. Dziwię się pani, że pani głos zabiera. A udowodnić chcę, że miski klozetowej nie ma. Wienie, słowo daję. Uspokój się, Teluta. Ma pani demokrację. Miskę wyszabrowali. Peka, w zeszłym tygodniu wiozłam próbeczkę słomki na kapelusze, tylko żeby komuś pokazać. I co państwo powiedzą? Czy sobie zabrali 39 tysięcy straty? Co pani mówi? A najgorsze, jak Serkowski je. Przy Serkowskim nic nie przejdzie. Wszystko zabierze. Wiem, wiem. Grzymaczkę zabrał mnie przedwczoraj. No, nie mówiłem? Wyrzymaczki człowiek pracy nie może sobie przewieźć. Na szczęście miałem 3 maszyny do szycia z tyłu, a resztę wyrzymaczek w szoferce to jakoś przeszły. Ale co zabrał, to zabrał z Kubani. Daj kotlet. Gołe pole. Pod sygnałem stoimy. Jaka płaca, taka praca. Demokratyczna. Nie, na miłość boską. Zostaw, Teluta. Miskie, proszę pani, wyszabrowali. A teraz wybory robią. Wyrzymaczki to nie dadzą przewieźć. Czy pan sądzi, że pociągi... Ja twierdzę, że pociągi stoją pod sygnałem nie tylko w ustroju demokratycznym. Tak? Co ty powiedziałaś? Dziwię się pani, że pani ostatnia wsiadła.
I takie pani zdanie wygłasza? Coś niesamowitego. Proszę panią, miskę wyszabrowali i nie ma. Tak. Wieniek. Bramy w Moskwie. Chce pani demokracji? Chce pani demokracji? To niech pani wpierw ustęp obejrzy. Rany boskie. Zostaw ty luta. Powtarzam jeszcze raz. Proszę panią, ukradli miskę prezentową, a teraz wybory robią. Wyrzymaczki dadzą przewieźć. A w Ameryce co drugi człowiek ma samochód. Ale samochód. Dziękujemy serdecznie. Przed państwem Teatr Bakara wystąpił. A teraz chcielibyśmy podziękować oficjalnie. Poprosilibyśmy panią Eleonorę Maras. Mamy przyjemność złożyć pani najserdeczniejsze gratulacje za to, że przeszliście do finału i uzyskaliście to wyróżnienie specjalne. Mamy indywidualne podziękowania dla wszystkich uczestników zespołu. Oczywiście nie zapomnieliśmy też o pani. Jeżeli pani chce coś powiedzieć, to bardzo proszę. Ja chciałam podziękować zespołowi, że w ciągu jednego roku doszli do takiej wprawy. Jest to młody zespół i od razu ambitny repertuar. Myślę, że ta zielona gęś jest bardzo głęboką, tak, z głęboką treścią. Ja, tak jak widać, jestem nieoficjalnie, jestem tylko w cieniu mojej grupy, która jest bardzo wspaniała. No i chciałam tylko powiedzieć, że funkcjonujemy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i w programie rządowym ASOS tak zwanym, więc chciałam podziękować też rządowi, że nas wspiera w takich działaniach. Bardzo dziękuję też organizatorom, że nam pozwolili wystąpić, udostępnili sceny. Akurat na to, żeście sobie sami zasłużyli, także kolega przewodniczący jury wręczy wyróżnienia. Ja też bardzo poprosiłbym jeszcze kabaret nie tylko starszych pań, bo chcieliśmy w takich blokach dziękować uczestnikom. Tak, pani Eleonora. Dziękuję bardzo. Także dziękujemy serdecznie. Już jak widzę w niepełnym składzie, troszeczkę okrojonym. O, widzę, że dwójka biegnie. Poczekamy chwileczkę. Ilość wyróżnień zwiększyła się i to były wszystkie akurat równorzędne i specjalne. Także dziękujemy serdecznie. Akurat na ręce pani Elżbiety. Wszyscy macie bardzo indywidualne podziękowania, także naprawdę dziękujemy serdecznie. Duże brawa. Okay. A teraz przed państwem będzie miał
przyjemność, a zwłaszcza my będziemy mieli przyjemność, zaprezentuje się Teatr Mafia, Bella Mafia. Przyjechali z Jeleniej Góry, są grupą bardzo... Kabaret. No, niech będzie. Oczywiście, to jest zasadnicza... Wieją wiatry od północy, od wschodu, od zachodu, od południa we dnie w nocy, istny dopust dla narodu. Czasem się męczą burze, lecia zmęczyć się nie mogę. Spokój potrwa trochę dłużej, to rozpalam w kuchni ogień. I tak żyje polska baba w tym przeciągu tysiąc lat. Dom od burzy drży w posadach, a w kominie kula wiatr. Wierzy mi pod samym progiem, wind zawieje łapy w gromnicę. Jak przeżegnam z Panem Bogiem, jak muchnę ten pysk za świcę. Ledwo wytchnę tu pomór, albo inne szałamaje. I tak żyję w moim domu, w moim domu na rozstajach. I tak żyje polska baba w tym przeciągu tysiąc lat. Dom od burzy drży w posadach, a w kominie kula wiatr. A ja żyję, a ja tyję, żaden mróz mnie nie ubije. To ja widzę na bałnicę, czasem los zakasi świcę. Stawiam szyby, dachy, łatam, ale diabeł na wyplakał, no to cóż niewielka strata. Znowu będzie czysto wszędzie, choćby gromy jak drat biły, bo ja jestem polska baba, a na babę nie ma siły. Bo ja żyję, polska baba, w tym przeciągu tysiąc lat. Dom od burzy drży w posadach, a w kominie kula wiatr. Ja przeżyję i przeżyję, żadne zło mnie nie dominie. To zatrzasnę jedno okno, drugie drzwi wiatr przybije. I tak żyje polska baba, w tym przeciągu tysiąc lat. Dom od burzy drży w posadach, a w kominie kula wiatr. Porwaliśmy samolot na lotnisku w Moskwie. Piloci i pasażerowie są zakładnikami. Żądamy miliona dolarów i lotu do Meksyku. Wtorek. Czekamy na reakcję władz. Napiliśmy się z pilotami. Pasażerowie wyciągnęli zapasy, napiliśmy się z pasażerami, piloci też. Środa. Przyjechał mediator, przywiózł wódkę. Napiliśmy się z mediatorem, pilotami i pasażerami. Mediator poprosił, żebyśmy zwolnili połowę pasażerów. No to zwolniliśmy. A co tam? Czwartek. Pasażerowie wrócili z wódką. Impreza do rana. Zwolniliśmy drugą połowę pasażerów i pilotów. Piątek. Pasażerowie i piloci wrócili zgorzałą
przyprowadzili znajomych, Balanga do świtu. Sobota. Do samolotu wpadł specnaz z nowym transportem wody. Pijaństwo do poniedziałku. Poniedziałek. Do samolotu pakują się coraz nowi ludzie. Jest milicja, straż pożarna, desant. O, nawet jacyś marynarze. Wtorek. Nie mamy sił. Chcemy się poddać. Specnaz się nie zgadza. Do pilotów przyleciała na imprezę rodzina z tego, no, z Łazy do Stoku z bimbrem. Środa. Pertraktujemy. Pasażerowie zgodzili się nas wypuścić, o ile załatwimy im alkohol. Ludzie, nie wiecie, gdzie tu jakiś sklep monopolowy? Co? Nie? Idę szukać. Ciężkie jest życie terrorystki. Marcello opowiada wszystkim w koło,
że dobry towar tylko ona ma. Choć każdy z chłopców śpiewa serenady, Mariny serca skruszyć nie da rady, bo tylko wady widzi zalotnika, a jej się marzy odlot wielki świat. Marina, 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 malutkie miasteczko ją zna. Zwyczajna, portowa dziewczyna, serc męskich kolekcje już ma. Oczy wypatruje, chłopców rozmokuje i wciąż się tylko śmieje, gdy ktoś jej serce da. Oczy wypatruje, chłopców rozmokuje i wciąż się tylko śmieje, gdy ktoś jej serce da. Wiecie i przyklepie, to na chwilę brzuch rozginie, będzie trochę lepiej. A gdy w sali się pokaże, choćby małe wcięcie, to możemy wreszcie się zapinać. Lecieć na przyjęcie, tak się wbija, szyna doskonale, że nie widać, celulitu wcale. Gumowy pan, nasza tajna broń, to nasza broń. Sylwetkę nam prześpić dala. Hej! Jak się tutaj trochę bardziej powolutku wetrzcie, kurą może palą bez strach, tak bym się wytrzęsie. I dlatego naciskamy całe nasze wdzięki. Choćby nie wiem, jakie znowu jeszcze czekały nas męki. Tak się wbija, przyna doskonale, że nie widać, celulitu wcale. Gumowy pan, nasz cnotliwy pan, pilnuj nas przed pokusą. Tak sobie zanurzę, że mam drugie społeczeństwo i tyle też kukło. Ale piękna nie zwiedzaj, odsudzę się jutro. Tak się wbija, przyna doskonale, że nie widać, celulitu wcale. Tak się wbija, przyna doskonale, że nie widać, celulitu wcale. Dzień dobry. Jak już tutaj jestem, to chciałam ostrzec wszystkie tutaj panie przed jazdą, tak zwaną okazją, a szczególnie przed kierowcami tirów. A oto historia, która mi się przydarzyła. Chciałam odwiedzić brata we Wronkach. Autobus mi zwiał i by się nie błąkać, złapałam tira z napisem Bronek, co jechał właśnie w kierunku Wronek. Mówię, dzień dobry, a on, kochanie, dokąd jedziemy? Zadał pytanie i rękę położył mi na mym udzie. Myślałam sobie, ach ty paskudzie, zamiast powiedzieć
pilnuj pan drogi. Zostaw w spokoju te moje nogi. To ja nie. Nie stanęłam w mej czci obronie. Myślałam sobie, a niech sobie trzyma, byle Dobromek. Po chwili rzekł mi, że zna parkingi, gdzie może kupić mi modne stringi. A kiedy włączył hity Krawczyka, zaczął mnie coraz śmielej dotykać. Zamiast powiedzieć, zabierz pan łapę, bo zabiera z torebką dostaniesz pan w papę, to ja, jak trusia, taka bezwolna jak jaki pionek, myślałam sobie, a niech sobie trzyma, byle Dobromek. Lecz kiedy wyjął wina butelkę i chciałby wypić z nim choć kropelkę, to zamiast zrobić porządek z tym winem, powiedzieć, nie pij, co robisz, kretynie, to ja modliłam się, ażeby Bromek jakoś dojechał ze mną do Bromek. Teraz najgorsze powiem wam, panie, bo ten narwaniec zabrał się za całowanie i nie po rękach, tylko po ustach. To zamiast kopnąć go w ten, a żeby ustał, to ja z rozkoszy zamknęłam oczy i nie wzywałam ratunku ani pomocy, tylko marzyłam, ażeby Bromek bardzo powoli jechał do Bromek. I wtedy stracił nad autem panowanie. Zaczęło się nagłe wyhamowywanie. Walnęliśmy wreszcie w przydrożny słupek, a tir do rowu zwalił się z hukiem. Nastała cisza. Taka cisza nie do wytrzymania. Ja czuję, a to Bronek nagle gramoli się na mnie. No to pomyślałam, a skoro nie jedziemy i skoro żyjemy, to niech robi co chce. Ważne, że żyjemy. I gdyby niegłośne karetek wycie strażaków działania ratownicze, to on by mnie w tym aucie normalnie wykorzystał. Mnie, jeszcze panienkę, dziewiczy kryształ. Policja jak zwykle na końcu przyjechała. Probierzem trzeźwości mnie przedmuchała. Mnie tam zwolnili, bo mocna głowa. Ciekawe jak doszli, że jestem z Krakowa. 5 kilometrów szłam pieszo do Wronek. O bracie zapomniałam. Przepraszam. A w sercu mym był tylko ten Bromek. Och, Bromek. Bromek! Wziąłam się dookoła, ludzi, że aż do obłędu. Nagle słyszę, ktoś mnie woła. No to wlazłam. Urząd pracy przeczytałam na tablicy. A tam wszystko takie cacy i tak pięknie jak w kaplicy. Siedzą same urzędniczki, może 5, a może 4. Wywaliły na wierzch cycki i stawiają mi bajery. Jedna mówi, panie Gieniu, bo ja jestem Genoweta.
Znów siedziała pani w cieniu i donieśli to do szefa. To ja ostro! A paniusia lubi się na słońcu prażyć? Powiedziała mi Danusia, że ja mogę się usmażyć. I co wtedy? Jak mam tata, to mam w słońcu stać. Szalona! A mnie wtedy tak suszyło, że się czułam jak zemdlona. Na to droga. Urząd pani dał robotę, ale pani ma to w bani. Proszę do nas przyjść w sobotę. Trochę pani tu ogarnie i umyje okna w biurze. To ja myślę, o, jest marnie. Nie porobię tutaj dłużej. I walnęłam. Posłuchajcie, wszystkie przemądrzałe pindy. Same sobie posprzątajcie malowane labiryndy. Przeszły cudne dnie, musisz robić.
rozpacz w sobie stłumić. Kiedy w sercu masz żal, stłucz go w sobie i spal jak płacą, tańcz jak umiesz. Kryka! Ziuta? Jeju, Ziuta! O, dobrze wymyśliłaś z tymi kwiatami. Inaczej bym cię nie poznała. Zmieniłaś się trochę przez te 50 lat. No ty też. Ale jak ty mnie w ogóle znalazłaś? No jak? Przez internet. Wyszłam na naszą klasę, patrzę, ty, nie ty, ale był numer telefonu, zadzwoniłam, jestem, voilà. A propos, ty odwiedzasz czasami naszą klasę? No, czasami na cmentarzu. Dobre, dobre. A propos, a wiesz, jaka jest różnica między wdową a mężatką? No nie wiem, bo ja nigdy nie byłam mężatką. Otóż wdowa zawsze jest pewna, gdzie leży jej mąż. Dobre, dobre. Ale wiesz co, Ziuta, ty świetnie wyglądasz. Ach, dziękuję, dziękuję. Wiesz, jestem szczytem osiągnięć chirurgii plastycznej. Tu botoks, tu silikon, a tu jeszcze takie inne wynalazki. Wiesz, a jeden z moich byłych mężów, chirurg plastyczny, zrobił sobie ze mnie swoją wizytówkę. Wręczał mnie każdemu. O Boże, Ziuta! Oj tam, to taki mały żart. Ale powiedz, kochana, co ty porabiałaś przez te wszystkie lata? Kryśka, chybaś na głowę upadła. Ty myślisz, że ja tu z tobą będę miesiąc kawę piła, żeby ci opowiedzieć, co ja robiłam? Lepiej się zapytaj, czego nie robiłam. No czego? No na przykład nie gotowałam. Ty to jesteś aparatka, Ziutka, kurczę, no. Ale powiedz, Krycha, co u ciebie słychać? A, u mnie to nic nowego. Kościół, dom, kościół, dom, kościół, dom. Kryśka, a nie kręci ci się od tego w głowie? Mnie by się zakręciło. No, czasami to jeszcze radia z Torunia słucham. Krycha, a faceci? O, to nie. Odkąd Kaziu Malinowski mnie zostawił, to doszłam do wniosku, że to nie dla mnie. A pamiętam. Przez niego nawet chciałaś samobójstwo popełnić i na lekcji biologii żabę połknęłaś. Tak, to było straszne i właśnie wtedy przestałam kumać, o co chodzi. O cholera, to ty jeszcze chcesz powiedzieć, że jesteś ta, no, jak to się nazywa? Ludzie, już to dawno zapomniałam, jak to się nazywa. W każdym razie straciłaś najpiękniejsze 50 lat swojego życia. Tak, wiem, Ziuta, ale co ja mam teraz zrobić? No wiesz, no musimy to jakoś naprawić. No, musimy ci znaleźć kochanka, a najlepiej kilku. Wiesz, mam pomysł. Trzeba dać ogłoszenie. No coś ty, Ziutka, jakie ogłoszenie? No, że potrzebujesz faceta. O matka, ty też tak się ogłaszałaś? Mowa. Słuchaj, stara, ja w zeszłym miesiącu to zaręczyłam się 4 razy. No, a to co? Masz jakąś kartkę? Kartkę? Oj, mam, ale tylko książeczkę do nabożeństwa. Nie, nie, to się nie nadaje. Ale poczekaj, ja mam internet w komórce, to zaraz wrzucimy jakieś ogłoszenie. Przystojna brunetka. Po 50. No co ty, Ziutka? Ja mam przecież 62. Ale tak się pisze. Przecież po 60 to jest też po 50, prawda? No, właściwie no. Tak. O,
atletycznej budowy ciała. No coś ty, jaka tam ze mnie atletka. Ja przecież żadnych sportów nie uprawiałam. Ale krycha, chodzi o to, że masz duży biust i to jest twój atut. No dobra, niech będzie. Ustabilizowana emocjonalnie. A co to znaczy? To znaczy, że prochy na depresję łykasz regularnie i ci szajba nie odwala. Co by tu jeszcze napisać? O, lubiąca przygodę. A co to będzie znaczyć? No, a to będzie znaczyć, że jesteś otwarta na seks. O Jezu. Pozna pana o podobnych zamiłowaniach. To co? Teraz jeszcze numer telefonu i wrzucamy? A wrzucaj. Pa, poszło. I teraz słuchaj. Jak będą dzwonić, to umówisz się z nimi na randkę. Jak któryś zaprosi cię na kolację, to znaczy, że chce mieć z tobą seks. O, jestem seks. Ale. Ale jak mnie zaprosi do kawiarni albo do kina? Jak cię zaprosi do kawiarni albo do kina, to znaczy to samo. Słuchaj, oni są bardzo nieskomplikowani. U nich wszystko znaczy seks, seks, seks. Kiszka, ale uważaj, bo jak któryś ci powie, że ci to... Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. To ja osobiście ciekawy jestem, gdybyście już tutaj byli w pełnym składzie, w tym takim finalnym. Niesamowite. Macie dużo, dużo radości w sobie i dużo ikry. Tak się ale to chyba panie mówi. Krzysiu, gdzie diabeł nie może, to baby wyśle. No właśnie. To czyżby tutaj przyspał? Rozumiem. Dziękujemy serdecznie. Sekundkę, panie Bogusiu. Chcieliśmy, mamy przyjemność wręczyć to wyróżnienie specjalne, które żeście otrzymali, tabliczkę pamiątkową i dyplomy imienne. Także dziękujemy jeszcze raz niezwykle serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Przed państwem wystąpił kabaret Bella Mafia. Teraz przygotowuje się do wyjścia na scenę Teatr Piosenki Światowic. Działa on przy Ośrodku Działań Twórczych, również Światowic, a ich propozycje uczestniczenia w przedsięwzięciu pod nazwą Uśmiech radości na twarzy seniora niechaj zawsze gości, zapewne państwu się bardzo spodobają. To znaczy się nie wszyscy członkowie oczywiście od tego roku grają, natomiast podtrzymują tradycję. W 1979 roku powstali, a prowadzeni są przez panią Danutę Mądrzycką-Balawender. Są gotowi, tak? Muzycznego są scenariusz pani Danuta Mądrzycka-Balawender, oprawa muzyczna pani Bożena Konarska-Pruszyńska. Przed państwem, niosąc zapowiadany uśmiech radości, Teatr Piosenki Światowic. Zapraszamy. Niech tam gdzieś będzie wesoło,
pod blaskę, nie? Gdy młodość już przeszła, a żywot zbyt krótki, gdy w krzyżu coś strzyka, a oddech za płytki, za nami już wzloty. Kobieto, wysiadka, dziś bajki wieczorem i wnuków gromadka. Ech, dziś nie pędzimy już z prędkością gromu, bo jak bez okularów nam trafić do domu? A młode nadchodzą, zgłodniałe łotrzyce, nie wiedzą, że w nas drzemią wciąż tygrysice. Ale wszystko to dobre już było, a najlepsze przeszło gdzieś obok. Pierwszą młodość i drugą miłość mamy niestety za sobą. Młoda kadra się wspina na palce. Pora wreszcie ustąpić im z drogi. Nie dla nas już miłość młodości udręka. Patrzymy do lustra i serce nam pęka. Dojrzałe jak wino i cierpkie niestety są dzisiaj być może z zadyszką kobiety. A my wciąż na warcie w ogniska dmuchamy. Choć włosy już siwe, wzdychamy do mamy. Ech, życie raz jeszcze, więc weźmy je szturmem. Spychają nas młode, wyniosłe i dumne. Ale tych młodych, co nam depczą po piętach, nie bójmy się. Podstawmy im nogi i z drogi. Kiedyś, myślę, kiedyś o tym wciąż myślałam, ścieląc swoje łóżko, co ja wtedy z sobą zrobię, jak będę staruszką. Będę miała siwe włosy, zmarszczek bez liku. Wszyscy będą mnie mieć w nocie. Umrę i po krzyku. Ale lata szybko lecą, jak w strumyku woda. A jak siądę na krzesełku, znów czuję się młoda. Czasem idę do fryzjera, włosy przefarbuję, kupię sobie jakiś ciuszek i się pomaluję. Piszę, nie czytam wiersze, piszę maile do kogoś z daleka. Mimo tylu lat na karku, ciągle chcę się do człowieka. I dlatego, drogie panie, nadstawcie uszko. Zawsze warto być kobietą, broń Boże, staruszką. Malować? Tyle marzeń niespełnionych, tyle lądów do odkrycia. Niech mi tylko na to wszystko starczy życia. Już nie będę gonić piętrze, prać, pracować, dać przygara, usługiwać wszystkich koło, wciąż napinać się i starać. Kiedy robię
bilans z życia, to wychodzi straszne manko. Byłam żoną, matką Polką. Dzisiaj pora być kochanką. Być kobietą po 40 to jest ulga i nagroda. Jesień życia bywa piękna, chociaż lata trochę szkoda. Być kobietą po 40, na to czekam, o tym marzę. Po 60 ja się dopiero rozkręcę. Nie wierzycie? A po 70 to dopiero wam pokażę. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Co ten szklarz dziś wyprawia? Takie lustro w ramę wprawia. Gdy mnie zerknie, to ukradkiem prawie mdleje. Bóg mi świadkiem. Ach, przed wojną w kryształowe, jak wsadziłam moją głowę, to ujrzałam szyk dziewczyny. Lica takie jak malina, usta takie jak dwie wiśnie, ledwie dotkniesz, sok z nich tryśnie. Wcięcie w pasie jak u osy i po biodra bujne włosy. Oczy miały w sobie coś i robiły jak na złość. A dziś lustra wstrętne buble. Jak w nie spojrzysz, strach na wróble. Twarz zupełnie nie ta sama, jest zmarszczkami po orama. Oczy takie jak dwie szpary, jeszcze na nich okulary. Nos pochyla się do brody i dobija mą urodę. A więc rozpiera mnie ze złości, że nic nie ma z mej młodości. Nie dowierzam, wciąż zaglądam, jak w tym lustrze ja wyglądam. Gdzie podziały się te lustra, w których były same bóstwa? Myślę o tym dziś samotnie, że już przeszły bezpowrotnie. I młodości mojej kwiat poniósł gdzieś jesienny wiatr. Trudno temu wprost dać wiary. Nie! To szklarz jest bardzo stary. Lecz serce młode ma, wciąż kocham życie i piękny świat, swą miłość ludziom dam. Wciąż kocham życie i piękny świat, swą miłość ludziom dam. Uż jaki piękny dzień dziś jest, bo jesień urok ma.
duszy. Widzę. Nie raz i nie dwa. Ha, cóż po ciele jak jedwab. Cóż po kuchni mej świetnej i po duszy szlachetny, skoro na jednym, jedynym mi zbywa. Odrobina mężczyzny na co dzień. Ach, jakże życia zmieniłaby tło. Z odrobiną mężczyzny na co dzień, jakże w życiu inaczej by szło. Mógłby nawet mnie nie brać na ręce, skoro nie miałby na to sił. Ale rano zaśpiewał w łazience, lubił rosu i tkliwy odbył. Ale się rozmarzyłam. Kobieto, ty się lepiej zastanów, zanim spojrzysz na panów. I od wzrostu po prostu zacznij, że nadmiar mięśni i kości czyż nie spłyci miłości? Któż to wie? Przenocuję go w niedużej wnęce. W dzień on w biurze będzie tkwił. Kilogramów? Ha, 60, nie więcej. Jak się znudzi, to szczepnę tą ręką jak pył. Nie Kasia, choć chciała, nie Jolka, a także Basia, chciała i Ewka oraz Małgośka, nawet Iwonka, innych stopań. Czumbała, czumbała, czumbała bajka, dlaczego za męża nie chce go Kasia, chciała go Ewka oraz Małgośka, nawet Iwonka, innych stopań. Skąd znam ją naprawdę, ja nie wiem sam, jej twarz zapomniałem, jednak ją znam. Imię to też gdzieś w głowie mi tkwi, wspomnienie lat dawnych wciąż mi się śni. Dlaczego za męża nie chce go Kasia, choć chciała go Jolka, a także Basia, chciała go też niezdolny pan. A tutaj nagle różnica stań. Może po prostu innego już ma, śni o nim listy, wysyła co dnia. Prawdziwa kobieta są łzy śle, a ja się wściekam, czemu nie mnie? Dlaczego za męża nie chce mnie Kasia, choć chciała mnie Jolka, a także Basia, chciała i Ewka oraz Małgośka, tylko ta jedna nie chce i już. Czumbała, czumbała, czumbała bajka, dlaczego za męża nie chce go Kasia, chciała go Ewka oraz Małgośka, tylko ta jedna nie chce i już. Ja nie wiem,
co to znaczy prawdziwy mężczyzna. Lecz proszę mi wierzyć, chętnie się przyznam, że dla mnie to nieważne, czy taki on znowu prawdziwy, byleby był żywy. O, ja lubię panów. Trudno, no cóż, ja lubię panów, lubię i już. Ładnych czy brzydkich, mądrych czy nie, nie krzywdzę żadnych, nie myślę źle. Widocznie w panach coś jednak jest. Ten jakiś banał, ten jakiś gest. Ja lubię panów podnosić z dna. Ja lubię panów, lecz co to da? Ale gdy taki ktoś w domu jest, ma się to coś. Ja lubię panów. Trudno, no cóż, ja lubię panów, lubię i już. Tylko mi tatuś nie pozwala, bo jestem małolata. No. Małolatą jestem, tato mną kołuje i pałera mi zawiera w zarodku. Sprawdza notes i kieszeni kontroluje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy w sobotę na imprezę oszczędz sobie smak, tatuś z piwkiem leżąc sobie mówi tak. Mała, nie szalej, masz 16 lat. Za wcześnie na wale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żal. Sieć w kałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech, mała, nie szalej, za testem gonitę, takie życie mała, takie jest. Ech, mała, nie szalej, za testem gonitę, takie życie mała. Mój mąż pocztówki zbiera albo znaczki. Czasem przyśnie mi się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy na mały koniak z kawą chcę się wyrwać vis-a-vis, mąż mój, którego łamie w kościach nad gazety, mówi mi: mała, nie szalej, masz 50 lat. Już bliżej niż dalej, co miał to tamci świat. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech, mała, nie szalej, sprzątaj gotów pies. Takie życie mała, takie jest.
gdzieś w kąciku swoim siedzę po cichutku. I uśmieszek dobrotliwy mam na twarzy. Nad sernikiem, nad robótką, konfiturą, kiedy mi się już w ogóle nic nie marzy. Tylko gdy zapachnie różą, nagle wyda mi się, że pan Błazia tam na górze powie mi: ole, babcia, ole! Ech, mała, poszalej, masz 80 lat, coś nalej i zapal, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie zapałkami, niech cię sparzy żar. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bań. Ech, mała, poszalej, garściami wiesz co chcesz. Takie życie, mała, takie jest. Śpiewał Teatr Piosenki Światowej. Przepraszam, bo tutaj jest troszeczkę małe zamieszanie. Słuchajcie, oczywiście jak wszyscy wiemy, Teatr Światowy został wyróżniony. Zresztą to jest jedno z czterech równorzędnych wyróżnień. I pozwolimy sobie wręczyć Państwu statuetkę. Przewodniczący jury, pan Henryk Dytke. A to jest szefowa właśnie. Prowadząca pani reżyser, dyrektor artystyczny w jednej osobie i dobry duch przede wszystkim, prawda? Także kochani, dziękujemy serdecznie. Jak widzicie, publiczność się zebrała liczniej i oklaski były mocniejsze i nawet widziałem, że pani tańczyła. No niestety nie wychylałem się głębiej. Natomiast naprawdę byliście wspaniali. Dziękuję wam. Bez was to ten przegląd byłby uboższy i naprawdę tak uważam. Mówię to z całym przekonaniem.
Także dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia za rok. Zdrowia dużo, zdrowia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jak w najbliższym czasie. A na koniec chcieliśmy jeszcze, bo tak przetrzymywaliśmy, w kategorii indywidualność sceniczna specjalne wyróżnienie jury przyznało pani Lidii Farińskiej. Skrzydła sukcesu. Serdecznie. W imieniu swoim, organizatorów i oczywiście publiczności. Dziękujemy. Piękny ktoś powie, telewizja, że seniorzy i Jasiem dziękujemy za wspaniałe, że brak występ. Im rozrywki. Oczywiście są też tacy, którzy siedzą w domu, ale jest na to takie małe antidotum. We Wrocławiu jest chyba najwięcej domów. Optymistycznym takim jakby hasłem uważam, że przegląd, pierwszy senioralny przegląd małych form teatralnych i kabaretów jest zakończony. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia za rok. Do widzenia.